katedrze lwowskiej trwa 13 tydzień kultury chrześcijańskiej. W niedzielę wieczorem 21 maja w lwowskiej bazylice metropolitalnej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny rozpoczął się 13 tydzień kultury chrześcijańskiej. Dzieci z parafii katedralnej zaprezentowały pieśni i przedstawienia poświęcone historycznej postaci świętego Józefa Bilczewskiego. Tegoroczny tydzień kultury chrześcijańskiej ma szczególnie rodzinny charakter, gdyż z powodu wojny, jak co roku, nie było gości zagranicznych. Dlatego też młodzież i dzieci z parafii katedralnej, a także goście Filharmonii Lwowskiej wzięli udział w przedstawieniach i koncertach. 22 maja mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież z katedry o świętym arcybiskupie Józefie Bilczewskim. Zainspirowani dziełem Ewy Piechy-Kasprzyk, Boży Muszkieter, młodzi autorzy przybliżyli widzom drogę do świętości wielkiego arcybiskupa Lwowa. Po przedstawieniu serdeczne podziękowania i zachwyt wyrazili goście arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i pani Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna Rzeczpospolitej Polski w Lwowie. A rodzice podziękowali także siostrze Lidii Ziembowicz ze Zgromadzenia Sióstr Marianek oraz wychowawcom za ich opiekę nad dziećmi. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej trwa od 21 do 27 maja. Każdego wieczora o 19.30 po mszy świętej można dołączyć się do nowego wydarzenia kulturalnego. Chcę powiedzieć, że wysoko podnieśliście poprzeczkę w pierwszym dniu Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i gratuluję Wam w Waszych zdolności i tych aktorskich, także siostrze i księżu wikariuszu, myślę tutaj innym osobom, zdolności reżyserskich i tak jak już powiedział ksiądz Roman, w sposób bardzo taki głęboki, prosty. Przedstawiliście nam tą sylwetkę świętego Józefa Bilczewskiego. Też to jest bardzo ważne i za to bardzo dziękuję siostrze i wszystkim osobom, które przygotowują te scenariusze, że to, co mówicie, jest bardzo ważne. Ta treść, ona zostaje w waszych sercach, w waszej pamięci i ona wam towarzyszyć będzie już do końca życia. I ona was też kształtuje, więc kształtują was rodzice w domu i kształtują was właśnie tutaj wychowawcy, opiekunowie, za co jestem bardzo wdzięczna.